Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd trzech magazynów LEGO. A w tym wypadku mamy tutaj LEGO Ninjago numer 8 na 2019. Ja już wszystkie magazyny otworzyłem przed nagraniem, żeby to jakoś szybciej było. Następną rzeczą jest LEGO Star Wars, też numer 8 na 2019 rok. I ostatnim magazynem jest LEGO City, numer 7 na 2019 rok. A więc tak, zajmiemy się tylko dodatkami, a z magazynów pokażę Wam tylko to, co będzie w następnych numerach tych magazynów. A więc tak, w następnym numerze LEGO Ninjago już 3 września dostaniemy Cola wraz z Ultramłotem. No trochę średnia ta figurka, bo ona już się pokazywała w tym magazynie, chyba w zeszłym roku. LEGO Star Wars, 29 sierpień, legendarny myśliwiec rebelii B-Wing. Całkiem niezły mini model, ale wiadomo, figurka byłaby lepsza i chyba najlepsza rzecz, czyli LEGO City, oryginalna minifigurka LEGO City, astronauta z robotem. Zobaczcie, taki fajny element tutaj dostaniemy oraz takiego robocika z całkiem ciekawym nadrukiem. I to 27 sierpnia, czyli pewnie te 3 magazyny, raczej 2, bo Ninjago nie będę kupował, zepniemy sobie też w jednym przeglądzie. A więc co, lecimy teraz do dodatków. Mamy tutaj sporo rzeczy do omówienia, ale na początku zaczniemy sobie niby od tej najmniej ważnej rzeczy, czyli od limitowanej karty zielonej latarni. Tak się prezentuje ta karta i po ostatnich openingach na pewno przyda mi się w albumie. Następnie mamy taki mini radiobus wraz z policjantem. Śnieżnego samuraja z LEGO Ninjago, czyli chyba najlepszy dodatek w tym miesiącu. Oraz sokół Millennium z Kessel. Tym razem nie będziemy sobie robić speedbuildu, tak po prostu postanowiłem, a więc ja zbuduję wszystkie te dodatki i zaraz się widzimy. A więc co? Ja biorę się do budowania i wracam za chwilę. A więc wszystkie 3 dodatki sobie spokojnie zbudowałem, a my zaczniemy omawiać sobie je od sokoła Millennium. Może najpierw Wam go tutaj tak pokażę i powiem tyle, że jest on dosyć ładnie odwzorowany. Ma tutaj kilka właśnie takich nierówności, jak miał sokół. Tutaj na górze jakąś wieżyczkę z działkiem, po bokach 2 takie elementy, z tyłu mamy napęd, kokpit, wiadomo, całkiem dobrze jest tutaj odwzorowany, ten przód też jest dosyć ładnie zrobiony i ogólnie model na pewno na plus. Całkiem mi się on podoba i dosyć ładnie wygląda. Teraz się zajmiemy magazynem LEGO City. Dostajemy tutaj taki mini samochodzik, oczywiście można nim sobie jeździć i tak on się prezentuje. Jest on zbudowany symetrycznie, z przodu ma jakieś światła. Tutaj dostajemy ładny nadruk z napisem Police oraz takim jakby logiem policji. Tutaj mamy tak to zrobione z tej strony, całkiem ładnie wymodelowane. Tutaj mamy jakieś nadwozie czy coś tego typu, światełko, miejsce na kajdanki, w które oczywiście możemy wyposażyć naszego policjanta, kierownicę szarą oraz samego policjanta, który prezentuje się w taki sposób. Klasyczna minifigurka policjanta z ładnymi nadrukami z przodu jak i z tyłu, pewnie z jakimiś jeansami, granatową czapeczką oraz takim wyrazem twarzy. Też dosyć fajny dodatek, na pewno do jakiegoś miasta czy czegoś. I najlepsza rzecz moim zdaniem z tych wszystkich 3 magazynów, czyli ten lodowy samuraj, jeżeli tak to można nazwać. Może zaczniemy sobie od akcesorium, którym jest taka broń, czyli tak jakby po prostu takie ostrze z 2 stron zakończone jakimiś lodowymi właśnie ostrzami, czy coś tego typu, czy to jest jakaś dzida, nie wiem dokładnie jak to nazwać, a sama minifigurka prezentuje się w taki sposób. Zobaczcie na te świetne nadruki. Mamy jakieś lodowe nadruki oraz tutaj zbroję zwykłego samuraja. Dodatkowo coś, co mi się podoba, to 2 różne ręce. Jedna jest taka miętowa, a druga bordowa. Sam hełm wygląda przecież świetnie. Zobaczcie na tą lodową wstawkę tutaj i ogólnie cały jego krój, jak ładnie jest on po prostu wykonany. Lodowy samuraj też ma 2 twarze.
Jedną ma taką, gdzie jakby jedno jego oko i można by powiedzieć nawet pół twarzy jest zastąpione lodem, a drugą ma taką zwykłą, po prostu zdenerwowaną. Jest to przepiękna minifigurka, te lodowe elementy z tym bordowym świetnie się tutaj komponują. Jest to na pewno najlepszy dodatek z tych trzech magazynów. Teraz przejdźmy sobie do jakiegoś szybkiego podsumowania. A więc podsumowując, w tym miesiącu na pewno nie możemy narzekać na dodatki z magazynów, ponieważ są one świetne. Poczynając od takiej świetnej minifigurki do takiego całkiem ładnego minimodelu. Moje oceny to będą kolejno 10 na 10, 9 na 10 i 8 na 10. Po prostu ta minifigurka jest świetna. Wóz policyjny jest też całkiem ładny, do tego mamy minifigurkę i jakiś pojazd i kartę, bo to też biorę pod ocenę. A Sokół Millennium, no to jak to minimodel. Jest ładny, ale na pewno gorszy niż minifigurka. Wypiszcie, czy kupujecie któryś z tych magazynów, który Wam się najbardziej podoba. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!